Good evening, ladies and gentlemen. Mamy zaszczyt powitać Państwa w szczególnej chwili. Rozpoczyna się ceremonia wręczenia nagród I wyróżnień wieńcząca 10. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. It is our great privilege to welcome you to the awards gala of the 10th International Grzegorz Fitelberg Competition for Conductors. The competition is held under the honorary patronage of Mr. Andrzej Duda, the President of the Republic of Poland. Zapraszamy na scenę panią Agnieszkę Młynarczyk, dyrektora konkursu. We would like to ask Ms. Agnieszka Młynarczyk, General Manager of the competition, to take the floor, please. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Witam bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności przywitam laureatów konkursu Fitelberga. Let me welcome the laureates of the competition first. Pani Bar Avni. Modestas Barkauskas. Aleszko Manek. Bun Hualien. Suhan Yang. Jarosław Zabojarkin. Bardzo serdecznie witamy grono jurorów z panem Juozasem Domarkasem na czele jako przewodniczącym. A very warm welcome to the jury, chaired by maestro Juozas Domarkas. Mirosław Jacek Błaszczyk, Polska. Tomasz Bugaj, Polska. Mykoła Diadiura, Ukraina. Piotr Gajewski, Stany Zjednoczone. Eugeniusz Knapik, Polska. Charles Olivieri Munro, Kanada. Jorma Panula, Finlandia. Marek Pijarowski, Polska. Kenta Kaseki, Japonia. Michael Zilm, Niemcy. Szanowni Państwo, dzisiejszego wieczoru zaszczyciło nas wielu gości, wybitnych, specjalnych gości naszego wieczoru. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Ladies and gentlemen, tonight we are honored with the presence of many eminent guests whom I would like to introduce and greet in person. Pan Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Mr. Paweł Lewandowski, Undersecretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage. Pan Czesław Sobierajski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mr. Czesław Sobierajski, Member of Parliament. Pan Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Mr. Henryk Mercik, member of the board of the Silesian Voivodeship. Pani Marzena Szuba, wiceprezydent miasta Katowice. Ms. Marzena Szuba, vice mayor of Katowice. Jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. His Excellency, Archbishop Wiktor Skworc, the Metropolitan of Katowice. Jego ekscelencja, ksiądz biskup Marian Niemiec. His Excellency, Bishop Marian z kościoła Niemiec. Protestancko-augsburskiego. From the Protestant Church. Witamy radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, pana Piotra Czarnynogę, pana Andrzeja Gościniaka oraz panią Lucynę Eckert. Let me welcome the members of the local government of the Silesian Voivodeship. Witamy panią...
Witamy serdecznie panią Lidię Skrzyniarz, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I welcome Ms. Lidia Skrzyniarz, director of the Artistic Education at the Ministry of Culture and National Heritage. Panią Danutę Podgórską, naczelnik Wydziału Doskonalenia i Dokształcania Centrum Edukacji Artystycznej. Ms. Danuta Podgórska, Head of Professional Development at the Artistic Education Center. Pana Przemysława Smyczka, dyrektora Wydziału Kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Mr. Przemysław Smyczek, Director of the Cultural Department at the Local Government in the Silesian Voivodeship. Panią Edytę Sytniewską, proszę. Naczelnik Wydziału Kultury Miasta Katowice. Ms. Edyta Sytniewska, Head of the Cultural Department at the City of Katowice. Serdecznie witamy w naszym gronie przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń muzycznych. A very warm welcome to representatives of musical institutions. Panią Joannę Wnuk-Nazarową, dyrektor naczelną i programową Narodowej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji. Ms. Joanna Wnuk-Nazarowa, Artistic and General Director of the Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice. Pana Andrzeja Kosowskiego, dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, współorganizatora konkursu. Mr. Andrzej Kosowski, director of the Dance and Music Institute, which co-organizes the competition. Pana Daniela Cichego, dyrektora i redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, współorganizatora konkursu. Mr. Daniel Cichy, director and editor-in-chief of the PWM Publishing House, which co-organizes the competition. Panią Annę Kościelną, dyrektor Symfonia Juventus. Ms. Anna Kościelna, director of the Symphonia Juventus Orchestra. Pana Macieja Puto, dyrektora Filharmonii Pomorskiej. Mr. Maciej Puto, director of the Pomorska Filharmonia. Pana Przemysława Neumana, dyrektora Filharmonii Opolskiej. Mr. Przemysław Neumann, director of the Philharmonic Orchestra in Opole. Panią Alinę Kurczewską, prezes Towarzystwa Wieniawskiego. Ms. Alina Kurczewska, president of the Wieniawskie Society. Pana Wincentego Krawczyka, sekretarza STOART. Mr. Wincenty Krawczyk, secretary of the STOART Association. Pana Franciszka Skurę, przedstawiciela Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Mr. Franciszek Skura, representing the Polish Society of Artists Musicians. Pana Daigyo Matsushime i pana Hideo Nakamure, przedstawicieli konkursu dyrygenckiego w Tokio, Mi On Association. Mr. Daigyo Matsushime and Mr. Hideo Nakamura, representing the Tokyo Competition for Conductors. Serdecznie witamy rektorów szkół wyższych i szkół muzycznych. Very well welcome to rectors of universities and musical academies. Pana Andrzeja Kowalczyka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mr. Andrzej Kowalczyk, rector of the Silesian University in Katowice. Pana Władysława Szymańskiego, rektora Akademii Muzycznej w Katowicach. Mr. Władysław Szymański, rector of the Musical Academy in Katowice. Panią Katarzynę Pleśniak, sekretarz Akademii Muzycznej w Katowicach. And Ms. Katarzyna Pleśniak, the chancellor of the Academy of Music here in Katowice. Witamy panią dyrektor Bernadette Stańczyk z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kilara w Katowicach. We welcome Ms. Bernadette Stańczyk from the Wojciech Kilar Music School in Katowicach. Oraz panią Dorotę Zawieruchę, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. And Ms. Zawierucha, who is the headmaster of the Mieczysław Karłowicz School in Katowicach. Witamy w naszym gronie przedstawicieli samorządowych instytucji kultury. We welcome representatives of the local cultural institution of the Silesian Voivodeship. Pana Zbigniewa Cierniaka, dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Mr. Zbigniew Cierniak, director of the Śląsk Song and Dance Ensemble.
Pana Łukasza Goika, dyrektora Opery Śląskiej. Mr. Łukasz Goik, director of the Silesian Opera. Pana Macieja Klusa, dyrektora zamkowego, Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Mr. Maciej Klus, director of the Pszczyna Castle Museum. Pana Dariusza Miłkowskiego, dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie. Mr. Dariusz Miłkowski, director of the Rozrywka Theatre in Chorzów. Pana Władysława Szczotka, dyrektora Bielskiego Centrum Kultury. Mr. Władysław Szczotka, director of the Cultural Center in Bielsk. Pana Marka Krupę, przedstawiciela Chorzowskiego Centrum Kultury. Mr. Marek Krupa from the Chorzów Cultural Center. Witamy w naszym gronie bardzo serdecznie przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy wsparli konkurs. A very warm welcome to representatives of companies which sponsored and supported the competition. Panią Grażynę Krakowską, dyrektor regionu bankowości detalicznej, przedstawiciela PKO Banku Polskiego, sponsora strategicznego konkursu. Ms. Grażyna Krakowska, Retail Banking Regional Manager from PKO Bank Polski, the strategic sponsor of the competition. Pana Stanisława Krusza, prezesa Wodociągów Katowice S.A. Mr. Stanisław Krusz, the president of the Waterworks Company in Katowice. Panią Mariolę Felczak, właścicielkę galerii Kamienica i restauracji Czerwona. Ms. Mariola Felczak, the owner of the Kamienica Gallery and the Czerwona Restaurant. Szanowni Państwo, lista jest zapewne znacznie dłuższa. Bardzo serdecznie witamy artystów, przedstawicieli szkół wyższych, stowarzyszeń, fundatorów nagród, sponsorów, partnerów konkursu, dziennikarzy, melomanów i wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ladies and gentlemen, the list could go on much longer. A very warm welcome to representatives of artistic schools, societies, artists, founders of our awards, our partners, our dear music lovers who subscribe to the Silesian Philharmonic and all the friends of the Silesian Philharmonic. Dziękujemy pani dyrektor. Zapraszamy na scenę przewodniczącego jury, pana Josuasa Domarkasa. And we would like to thank you, Mr. Director, and we would like to ask the chairman of the jury, Mr. Josuas Domarkas, and ask him to take the floor. Dobry wieczór, proszę państwa. Good evening, ladies and gentlemen. Mile członkowie jury. Moi przyjaciele, my dear friends on the jury, koledzy, colleagues, mile ludzi, our dear friends in the hall. I praca była strasznie duża. We had a lot of work to do. Wymagająca. And that was quite a toll on us, very requiring work. Jak zawsze było na takich imprezach. As usual at such an event. Ja długo nie będę przemawiał teraz, bo już czas nadchodzi, jeszcze koncert będzie. Już mówiliśmy bardzo dużo i już i tak biegle wszystko już omawiali. I won't be speaking for too long as we are all waiting for the concert and we've really discussed everything earlier. And i jeszcze raz chcę pogratulować przede wszystkim naszych nowych kolegów, and młodych dyrygentów, którzy są zwycięzcami dzisiaj. So first of all, congratulations to our new colleagues, new conductors who joined the profession through the competition. A wszystkim innym, którzy tutaj nie siedzą, życzę uśmiechu, patrzeć na przyszłość z jasnym okiem. And all the other participants who happen not to be on stage with us today, I wish all the best and with your head up, look the future bright in the eyes. Bo ten człowiek, który chce, on zawsze dostignie.
Because if you really want, it will happen. You will make it. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom tej imprezy. Many thanks to all the organizers of the competition. Wszystkim, bo to prawda, robota ogromna, bardzo ogromna. Ja tutaj jestem na konkursie już chyba, jeżeli pamiętam, szósty raz i to bardzo dobrze się w tym orientuję się. I mean really to all the people who contributed to the organization, because it is a huge group effort. I am here for the sixth time and I know perfectly well how much work that really is. I same największe podziękowania i gratulacje mam złożyć mojemu koledze Blaszczykowi. But my greatest thanks Maestro Blaszczyk goes to Mr. Maestro, to Maestro Jarosław Jacek Blaszczyk. On włożył dużo sił do tej wszystkiej roboty. It cost him a lot of work to make it happen. Życzę wszystkim powodzenia i sukcesu. Good luck and success to all. Dziękuję. Thank you. Dziękujemy bardzo. Prosimy pana Mirosława Jacka Błaszczyka, dyrektora Filharmonii Śląskiej i przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, o wręczenie trzeciego wyróżnienia. Now we would like to invite Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk, the director of the Silesian Philharmonic and representing the Society of the Friends of the Silesian Philharmonic, to present the third distinction. Fundatorami trzeciego wyróżnienia 5000 euro są Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga, Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej oraz Filharmonia Śląska imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. The third distinction in the amount of 5000 euro is funded by the Music Foundation of the Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors, the Henryk Mikołaj Górecki Silesian Philharmonic. Trzecie wyróżnienie otrzymuje Jarosław Zabojarkin, Rosja. And the third honorable mention goes to Mr. Jarosław Zabojarkin from Russia. Prosimy panią Agnieszkę Munarczyk, dyrektora konkursu, o wręczenie drugiego wyróżnienia w imieniu zarządu MOKATE SA, sponsora konkursu. Now we would like to ask the director of the competition, Miss Agnieszka Munarczyk, to present the second distinction funded by MOKATE SA in the amount of 7000 euro. Drugie wyróżnienie i 7000 euro otrzymuje Bun Hua Lien, Singapur. And the second honorable mention is presented to Mr. Bun Hua Lien from Singapore. Prosimy panią Grażynę Krakowską, dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej PKO BP, sponsora konkursu, o wręczenie pierwszego wyróżnienia. Otrzymuje je oraz 10000 euro. Ależ Komanek, Czechy. And we would like to invite Ms. Grażyna Krakowska, Regional Retail Banking Director at PKO SA, sponsor of the competition, to present the first honorable mention in the amount of 10,000 euro, and the award is presented to Mr. Aleš Komanek from the Czech Republic.
Prosimy panią Marzenę Szubę, wiceprezydenta miasta Katowice, o wręczenie trzeciej nagrody, 15 tysięcy euro i brązową batutę otrzymuje Modestas Barkauskas, Litwa. We would like to invite Ms. Marzena Szuba, Vice Mayor of Katowice, to present the third award in the amount of 15,000 euro and the bronze baton, which is awarded to Mr. Modestas Barkauskas from Lithuania. Nagrodę ufundował prezydent miasta Katowice, pan Marcin Krupa. The award was funded by the Mayor of Katowice, Mr. Marcin Krupa. Prosimy pana Henryka Mercika, członka zarządu województwa śląskiego, o wręczenie drugiej nagrody w imieniu Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego. Drugą nagrodę, 20 tysięcy euro i srebrną batutę, otrzymuje Bar Avni Izrael. We would like to invite Mr. Henryk Mercik, a member of the board of the Silesian Voivodeship, to present the second award in the name of Mr. Wojciech, on behalf of Mr. Wojciech Saługa, Marshal of the Silesian Voivodeship. The second award in the amount of 20,000 euro and a silver baton is presented to Ms. Bar Avni from Israel. And the award was funded by the Marshal of the Silesian Voivodeship, Mr. Wojciech Saługa. Panie Marszałku, prosimy jeszcze o kilka słów. Prosimy. Dobry wieczór Państwu. Ja tylko chwilę, ale taki przywilej jest gospodarza. Chciałem powiedzieć, że no, jest to szczególny zaszczyt dla mnie być tutaj z Państwem w instytucji, w miejscu, z którego jesteśmy szczególnie dumni. I móc wręczać nagrodę, ale także powiedzieć kilka słów w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego. Szanowni Państwo, to jest konkurs, który ma wielką tradycję i mam nadzieję, że po raz kolejny mogliście Państwo wszyscy, a szczególnie laureaci, docenić naszych filharmoników, naszą orkiestrę. I jeszcze jedno, gratulując wszystkim laureatom, chciałem powiedzieć tylko tyle, że mamy pewność, że śląskie, że nasz region, nasze województwo to jest świetne miejsce dla rozpoczęcia naprawdę dobrej międzynarodowej kariery. Także gratuluję i życzę wspaniałego wieczoru. Ladies and gentlemen, it is the privilege of the host to say a few words. So on behalf of the board of the Silesian Voivodeship, I am very proud to say these few words. The competition has a wonderful tradition and we have wonderful laureates this time, and I think they will really appreciate both the wonderful tradition of the Silesian Philharmonic and the quality of the orchestra with which they could work here during the competition. And let me just say that I'm absolutely certain that to begin your career here in the Silesian Voivodeship is really a good start. Thank you. Prosimy pana Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o wręczenie pierwszej nagrody. Pierwszą nagrodę, 25 tysięcy euro i złotą batutę, otrzymuje Suhan Yang, Tajwan. We would like to ask Mr. Paweł Lewandowski and the Secretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage to present the first award. The first award in the amount of 25,000 euro and the golden baton is presented to Mr. Suhan Yang from Taiwan. Prosimy panią Agnieszkę Młynarczyk, dyrektora konkursu,
o wręczenie nagród poza regulaminowych. And now we would like to ask the director of the competition, Ms. Agnieszka Młynarczyk, to present additional awards. Szanowni Państwo, dzięki hojności wielu instytucji muzycznych, donatorów, udało się zgromadzić szereg nagród pozaregulaminowych, które zostały przydzielone 7 uczestników, 6 laureatów oraz najlepszemu Polakowi, który dostał się do 2 etapu. Ladies and gentlemen, thanks to the generosity of various organizations and founders, we have a number of additional awards which will be presented to the 6 laureates of the competition present here on stage, as well as the best Polish participant who was admitted to the second stage. Pan Marek Wroniszewski otrzymuje następujące nagrody pozaregulaminowe. Mr. Marek Wroniszewski receives the following additional awards. Nagroda Państwa Tiszy i Piotra Gajewskich w wysokości 1,000 euro. The Piotr and Tisza Gajewski Award in the amount of 1,000 euro goes to Mr. Marek Wroniszewski. Nagroda Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku Białej, zaproszenie do poprowadzenia koncertu na 23. Festiwalu Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku Białej. The invitation from Bielsko-Biała, Henryk Górecki Festival, the 23rd edition to conduct a concert. Nagroda Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, zaproszenie do poprowadzenia koncertu edukacyjnego w sezonie artystycznym 2018-19 dla najlepszego polskiego uczestnika. The award from the Polish Radio Symphony Orchestra to conduct an educational concert in the 2018-19 season for the best Polish participant in the competition. Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków SPAM, medal SPAM za zasługi dla muzyki polskiej dla najlepszego polskiego uczestnika. The award from the SPAM Association of Polish Musicians, SPAM medal for the best Polish participant. O wręczenie prosimy pana Franciszka Skurę, przedstawiciela stowarzyszenia. We would like to ask Mr. Skurę, representative of the society, to present the award. Nagroda Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu dla najlepszego polskiego uczestnika. The Karol Namysłowski Orchestra in Zamość, an invitation to conduct the concert, the award for the best Polish participant. Nagroda Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica imienia Wojciecha Kilara w Słupsku. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu dla najlepszego polskiego uczestnika. The Wojciech Kilar Symphonia Baltica Orchestra in Słupsk, an invitation to conduct a concert for the best Polish participant. Nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w sezonie artystycznym 2017-18 dla najlepszego polskiego uczestnika. The Oskar Kolberg Symphony Orchestra in Kielce, an invitation to conduct a concert in this 2017-18 season for the best Polish participant. Nagroda Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 18 maja 2018 roku. The award from the Henryk Górecki Silesian Philharmonic, an invitation to conduct a concert on the 18th of May 2018. Dodatkowo nagroda rzeczowa w postaci zestawu porcelany Bogucice, 12-osobowego zestawu do herbaty. An additional award, which is a China set for tea set for 12 people funded by Bogucice. Serdecznie gratulujemy. Congratulations. Dla pana Jarosława Zabojarkina, przepraszam. For Mr. Jarosław Zabojarkin.
Polskie wydawnictwo muzyczne ufundowało zestawy partytur. A set of scores from the Polskie wydawnictwo muzyczne publishing house, PM. Dla pana Bun Huan Lien. Pumisa Bun Huan Lien. Ufundowano następujące nagrody. The following additional awards. Nagroda wyjątkowa, ponieważ jest to przyznana nagroda przez młodzieżowe jury naszego konkursu. A special award, as it is an award presented by the young jury of the competition, które towarzyszyło całemu przebiegowi konkursu od pierwszego etapu, which followed the competition from the very beginning through all the stages. Jury Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. The jury of the secondary music, Karol Szymanowski Music School in Katowice. Nagroda Młody Mistrz Batuty przyznana przez jury złożone z uczniów szkoły. Zapraszamy serdecznie do wręczenia. The young master of the baton presented by the students of the school. Dla pana Modestasa Barkauskasa. For Mr. Modestas Barkauskas. Nagroda Fundacji imienia Jerzego Semkowa w wysokości 2,5 tysiąca euro jako honorarium za poprowadzenie koncertów z Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus w Warszawie. The award funded by the Jerzy Semko Foundation in the amount of 2,500 euro, which will be the fee to conduct a concert with the Sinfonia Juventus Orchestra in Warsaw. Cykl koncertów w ramach programu One and Orchestra Network for Europe. A cycle of concerts funded by One Orchestra Concerts in Europe. Są to koncerty między innymi. And this concert will take place among other places in. Statni Komorny Orchester Żylina, Slovak Symfonietta, Orkest de Picardie, Jenauer Philharmonie, Symfoniczny Orkester RTV Slovenia, Philharmonie Bogusława Martinu, New Symphony Orchestra Sofia. Nagroda dyrektora Polskiej Orkiestry Symfonii Juventus Anny Kościelnej. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w Warszawie dla jednego z laureatów. The award from the Polish Symfonia Juventus Orchestra founded by the director of this orchestra, Ms. Kościelny, for one of the laureates of the competition to conduct a concert. Nagroda Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 27 kwietnia 2018 roku dla jednego z laureatów. A concert on the 27th of April in 2018 to conduct a concert at the Białystok Philharmonic and Opera Cultural Center for one of the laureates of the competition. Dodatkowo zestaw partytur od wydawnictwa Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Additionally, a set of scores funded by Polskie Wydawnictwo Muzyczne Publishing House. Dla pani Bar Avni. For Miss Bar Avni, the following awards.
Nagroda Fundacji imienia Jerzego Semkowa w wysokości 2,5 tysiąca euro jako honorarium za poprowadzenie koncertów z Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus w Katowicach. An award from the Jerzy Semko Foundation in the form of fee to conduct a concert in the amount of 2,5 thousand euro to conduct the Polish Sinfonia Juventus Orchestra at a concert in Katowice. Nagroda Filharmonii Opolskiej – zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 2 marca 2018 dla jednego z laureatów. An award from the Opole Philharmonic to conduct a concert on the 2nd of March in 2019. Nagroda Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina – zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 16 marca 2018 roku dla jednego z laureatów. The award from the Artur Rubinstein Łódź Philharmonic to conduct a concert on the 16th of March 2018. Teraz bardzo ważna nagroda, nagroda naszej orkiestry symfonicznej, Filharmonii Śląskiej, as it is presented by the Silesian Philharmonic Symphony Orchestra. Dla jednego z uczestników wskazanych przez muzyków zespołu. And the award is presented to the participant of the competition, which was indicated by the musicians of the orchestra. O wręczenie prosimy koncertmistrza orkiestry. And I would like to ask the concertmaster of the orchestra to present the award. Proszę. Oraz inspektora. Bardzo dziękujemy panu Adamowi Wagnerowi, koncertmistrzowi oraz panu Piotrowi Rurańskiemu, inspektorowi orkiestry. Let me thank the concertmaster and inspector of the orchestra. Thank you. Nagroda Związku Artystów Wykonawców Stoart 10 tysięcy złotych dla uczestnika konkursu wskazanego przez muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. The award funded by the Stoart Association in the amount of 10,000 zlotys for a conductor indicated by the musicians of the Silesian Philharmonic Orchestra. Dodatkowo zestaw partytur od Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. And a set of scores funded by the Polskie Wydawnictwo Muzyczne Edition House. Serdecznie gratulujemy. Congratulations. Pan Suhan Yang otrzymuje następujące nagrody pozaregulaminowe. Suhan Yang receives the following additional awards. Od Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zaproszenie do udziału w koncercie abonamentowym w ramach serii poranków symfonicznych w sezonie artystycznym 2019-20. An invitation from the Polish Radio Symphony Orchestra to participate in a matinee concert in the season 1920. Nagroda Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w sezonie artystycznym 2018-19 dla laureata pierwszej nagrody. An award from the Frederic Chopin Baltic Orchestra to conduct a concert in the 18-19 season for the laureate of the first prize of the competition. Nagroda Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 23 lutego 2018 roku dla laureata pierwszej nagrody. The award funded by the Pomorska Philharmonic named after Ignacy Jan Paderewski in Bydgoszcz to conduct the concert on the 23rd of February 2018. Nagroda Filharmonii Śląskiej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w dniu 25 maja 2018 roku. An invitation to conduct a concert here at the Silesian Philharmonic on the 25th of May 2018. Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej. Zaproszenie do poprowadzenia koncertu w sezonie artystycznym 2018-19 dla laureata pierwszej nagrody. The award funded by the Association of Friends of the Silesian Philharmonic to conduct a concert in the season 2018-19 for the laureate of the first prize of the competition.
Zestaw partytur od Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. And a set of scores funded by Polskie Wydawnictwo Muzyczne Publishing House. Serdecznie gratulujemy. Congratulations. Szanowni Państwo, nadszedł czas na podziękowania. So, ladies and gentlemen, the time has come for me to thank many people. W pierwszej kolejności jeszcze raz gratuluję laureatom konkursu. First of all, I would like to congratulate all the participants and the laureates of the competition. Bardzo dziękujemy jury, międzynarodowemu 11-osobowemu jury, za wytrwałą pracę. Dziękujemy. Let me thank the jury for the perseverance in their work. Szanowni Państwo, nie byłoby konkursu Fittelberga bez Orkiestry Symfonicznej. Szczególne podziękowania gorące od nas wszystkich. Ladies and gentlemen, this competition would not be possible without the Silesian Philharmonic Symphony Orchestra, so our greatest and heartfelt thanks to the orchestra from all of us, to the orchestra. Bardzo serdecznie dziękujemy mecenasom niniejszego konkursu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowi Województwa Śląskiego, Urzędowi Miasta Katowice, Miastu Muzyki Katowice. Let me thank the patrons and sponsors of the competition, the Ministry of Culture and National Heritage, the Regional Association of the Silesian Voivodeship and the City of Katowice. Gorąco, proszę, przepraszam. Gorąco dziękujemy współorganizatorom, Instytutowi Muzyki i Tańca oraz Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za efektywną współpracę. Many thanks to the co-organizers of the competition, the Dance and Music Institute and Polskie Wydawnictwo Muzyczne Publishing House. Dziękujemy naszym sponsorom. Let me thank our sponsors. Bank Polski PKO BP, sponsor strategiczny. The strategic sponsor, Bank Polski PKO. Mokate SA, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Porcelana Bogucice, Restauracja Czerwona, Kawiarnia Restauracja Kamienica oraz darczyńcy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. So let me thank all the sponsors and donors. Proszę Państwa, okazałość konkursu na pewno wiele straciłaby, gdyby nie współpraca partnerska z szeregiem instytucji muzycznych, kulturalnych, regionalnych, ogólnopaństwowych. Mam na myśli zarówno Filharmonię, jak i instytucje kultury w naszym regionie. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu za tą otwartość, wsparcie dziękujemy. Ladies and gentlemen, this competition would not have been so successful without the most open and willing cooperation of many cultural institutions in the region and nationally. So to all of you, thank you very much.
Dziękujemy bardzo fundatorom nagród rzeczowych, finansowych w postaci koncertów. Let me thank the founders of all the awards. Dziękujemy partnerom medialnym. Let me thank our media partners. Programowi pierwszemu Telewizji Polskiej. The first channel of the Polish television. Telewizji TVP Kultura. TVP Kultura television channel. Programowi drugiemu Polskiego Radia. Polish Radio 2. Za współpracę i transmisję dzisiejszego wydarzenia. For your cooperation and for broadcasting today's event. Polskiemu Radiu Katowice. Polish Radio Katowice. Telewizji Katowice. TVP Katowice. Dziennikowi zachodniemu naszemu miastu, gazecie Śląsk. All the newspapers with which we collaborated. Portalowi Onet. The Onet website. Oraz sieci sklepów Empik i In Your Pocket za wsparcie promocyjne i medialne. And Empik and In Your Pocket for supporting the promotion of the competition. Dziękujemy Instytutowi Monitorowania Mediów za patronat i wsparcie w monitorowaniu mediów. I would like to thank the Media Monitoring Institute for supporting us and helping us monitor the media. Oraz firmie Volvo Autobus za partnerstwo w zakresie motoryzacyjnym. And I would like to thank our transport partner as well. Proszę pozwolić mi jeszcze podziękować pracownikom Filharmonii Śląskiej, którzy przez 2 lata organizowali niniejsze wydarzenie we wszelkich jego aspektach. So let me also thank all the employees of the Silesian Philharmonic who for the last 2 years worked very hard to make this happen. Bardzo Państwu dziękuję za tą pracę. Thank you for well done job. Była ona pełna zaangażowania i zmienności akcji. So you were dedicated and the course of action was changing constantly. I dziękujemy serdecznie grupie wolontariuszy z klasy dyrygentury Akademii Muzycznej. And we also would like to thank the volunteers from the conducting class at the Music Academy in Katowice. Pozwólcie Państwo, że jako dyrektor podziękuję przede wszystkim w pierwszej kolejności Orkiestrze Symfonicznej. Ladies and gentlemen, as the director of this institution, let me first and foremost thank the orchestra. Która wykonała gigantyczną pracę. The orchestra really did a titanic job. Na najwyższym poziomie. On the highest level. Ale w drugiej kolejności chciałem podziękować pani Agnieszce Młynarczyk. But then secondly, let me thank Ms. Agnieszka Młynarczyk. 4 lata pracy w cudownej atmosferze. Who worked with me for the last 4 years in a wonderful atmosphere. Życzyłbym wszystkim, żeby mieli taką szefową. Dziękuję bardzo. I wish you all a boss like that. Proszę Państwa, ceremonia dobiegła końca. Thus we have concluded this ceremony. Ale my spotkamy się ponownie o 19.30, kiedy to rozpocznie się koncert, który będzie transmitowany przez TVP Kultura oraz program drugi Polskiego Radia. Do zobaczenia. Now a short break and then a concert will begin, which will be broadcast by Polish television, TVP Kultura and Polish Radio 2. So see you soon. Dziękujemy za uwagę.